Cześć, siemanko. Witajcie 15 lutego roku pańskiego 2022. O, gołąb sobie chodzi. Pewnie z lotów komuś ze Śląska uciekł. Postanowił odpocząć i się posilić. Witam was w kolejnym vlogu. Dawno nic nie było, ale nie było nic ciekawego do pokazania, więc lepiej nie wybrać nic niż gdzieś tam bzdury opowiadać. A ja postanowiłem dzisiaj nagrać takiego vloga dla was. Wiele osób prosiło, żeby nagrać coś ze zwierzętami, dotyczące zwierząt w gospodarstwie. Więc postanowiłem nagrać vloga z wymiany noży w paszowozie, żeby pokazać wam, jaka różnica jest w cięciu, słuchajcie, beli, sianokiszonki i udobieniu TMR-u na nowych nożach, a na starych nożach. Przyjdzie Tomek, te noże będziemy wymieniać, ja w międzyczasie będę jeszcze ładował koledze obornik, który zabiera go za słomę z pryzmy dzisiaj. Więc jakby tak połączona praca. Pokazałem wam błoto, jakie u mnie tutaj jest, które w sumie no zniechęca i daje takiego doła, pracując zimą na gospodarstwie. Niestety, słuchajcie, nie wiem czemu tak jest, ale kupując ziemię też wcześniej od dużych ludzi, mając mapki, stwierdziłem, napiszcie w komentarzach, nie wiem jak jest u was, że wszystkie budynki, przynajmniej mnie to tutaj spotyka, gdzieś u nas, które są pobudowane, są pobudowane z reguły na najlepszej ziemi w gospodarstwie. U mnie też tak jest. No, może jakieś kawałki znajdą się ciutkę lepsze, ale dalej do dokupione i tak dalej. No ja zwróćcie uwagę, to jest taka góreczka. Góreczka, czyli automatycznie pod spodem jest glina. Ta glina niczego nie puszcza, absolutnie. Czego ja już nie robiłem? 2 lata temu wykorytowałem turem przez 3 dni zimą całe podwórko, wywiozłem wszystkie błoto. Nawiozłem na całe podwórko grubo żużla, kilka łódek żużla. Przez 2 lata minęło, nie ma śladu po tym, a błoto mam po filce, czyli prawie jak na plutyczach. Pozdrawiamy Andrzeja Igienka. Także słuchajcie, jestem umówiony z chłopakami z firmy Agronoże, chłopaki bodajże są z Łomży. Zakupiłem sobie noże z węglikiem spiekanym, czyli noże premium, i chłopaki przyjadą jutro z sitami, przyjadą z zootechnikiem, żeby pokazać wam, jak ten TMR wygląda na starych nożach. Ja wam będę chciał pokazać, ile czasu mi mniej więcej schodzi cięcie go, mieszanie, przygotowanie na starych nożach, a ile na nowych. Jaka to różnica? Co za tym idzie? Jakie są konsekwencje tego wszystkiego? Oczywiście nie będę wam całego tego kręcił, bo chciałbym nakręcić coś z wymiany, żeby to nie było za długie. Zmierzę czas, ile mi to schodzi, jaka jest struktura po tym czasie, jak to jest pocięte. Nie będę tutaj może aż do tego się posuwał, żeby mierzyć zużycie paliwa w 60, żeby wliczać to co złotówki, jak tam kula wam wliczał plon pszenicy i zyski. No ale to i tak da obraz od razu, co, jak i dlaczego. Jak te zwierzęta chętnie to jedzą. Wiecie, że miałem sianokiszonkę i w pryzmie, i w belach. W pryzmie była, pamiętacie film, robiona przyczepą z nożami, więc była pocięta, ten paszowóz miał łatwiej. Natomiast tam mam zeszłoroczne jeszcze belki, chyba z drugiego pokosu, czy z pierwszego nawet. A tu mam trzeci pokos 2021, tam jest pierwszy 2020. W tamtych już w ogóle nie ruszam, bo już ten nóż na te... nóż. Paszowóz na tych nożach, słuchajcie, rady sobie absolutnie nie da, ponieważ są tam trawy trochę lucerne, trawy agresywne, duże, i on nie daje rady pociąć aż biedną 60 mi gasi, czy 60 zawsze daje radę, a na nowych nożach ja je zrobię, bo na nowych nożach pójdzie to idealnie. Ale to spokojnie, o tym też sobie coś nagramy. Pryzma już się skończyła, na pryzmie miał łatwiej, bo on przyczepa wstępnie do pocięła. Prasę mam bez noży, jak wiecie, a tak też będzie to, żeby porównanie było miarodajne. Weźmiemy trzeci pokos, który jest bardziej podsuszony, bo do pokosu pierwszego, drugiego, gdzieś tam
który mam z drugiej strony budynków w Belach. Był robiony bardziej na zielono, dodaję słomę do TMR-u, bo jest, ma większą wilgotność, mniej suchej masy. Jakby to mokre łatwiej mu się tnie, chociaż też nie jest tak powinno być, bo on szarpie bardziej niż tnie. A żeby to było miarodajne, co chcę wam pokazać i co to daje, to weźmiemy sobie dzisiaj rano belkę z trzeciego pokosu, potniemy ją na paszowozie i weźmiemy sobie jutro też belkę po wymianie noży z tego samego pokosu, z tej samej pryzmy i posiekamy to na nowych nożach. Jak chłopaki przyjadą z sitami, pokażemy wam różnicę w strukturze i pokażemy, jak to wszystko wygląda. Dobra, słuchajcie, bierzemy się. Bierzemy się, bo czas leci. Przede wszystkim ja uważam, bo ludzie też nie dbają, próbują ostrzyć te noże. Ja sam też próbowałem, ale to nie ma żadnego najmniejszego sensu, bo one no, przez kilka dni pracowały lepiej. Ale to tylko było kilka dni. Ta warstwa jakby została wierzchnia już utwardzona, zdarta, więc te ostrzenie to daje tyle, co umarłemu kadzidło, słuchajcie. Pokażę wam, zobaczcie, jakie jest błoto. Będziecie widzieli tam, jakie jest błoto. Przedziemy przejeżdżali przez zbiornik na Gnojowice, który tam jest beton pod spodem, nie odpuszcza i też jest błoto. Tu mamy glinę pod spodem, która nie puszcza i wszędzie jest błoto. Niestety, co za tym idzie, ceny mleka dopiero teraz, jak wiecie, poszybowały w górę, dlatego też jakby zdecydowałem się i cyk na ręcznym nakręcić ten vlog. Powiem może o cenie mleka troszkę później, ale słuchajcie, zobaczcie, chcę wam pokazać, zakładamy rękawiczki, co się dzieje w miejscu. Dlatego też ludzie, którzy nie jeżdżą traktorami zimą, to mają całkiem inne te podwórka, dzice mają krowy, a nie mają utwardzone i mleka po 2 złote niestety. Co się dzieje w miejscu, gdzie traktor nie jeździ w ogóle? No, przejechał raz tutaj, przejechałem raz. Zobaczcie. Widzicie jakieś błoto? Tu przy silosie? Nie ma go nigdzie. Ale już tam, gdzie jeżdżę, no to mamy go, tak? Dobra. Rozcinamy belę. Zobaczcie, ta jest... Trafiała mi bardzo sucha bela. Z trzeciego pokosu jest nawet za bardzo przesuszona. Weźmiemy jedną przy drugą jutro, żeby nie było, że jest inna. Folię sobie później sprzątniemy tutaj stąd. Bo może te noże tu będziemy wymieniać, zobaczymy. Musicie mi wybaczyć, że paszowóz jest nieumyty, traktor też, ale nie ma to najmniejszego sensu w taką pogodę. I oczywiście nie ma takich możliwości bardzo, no bo myjkę wyciągaj, gdzie co drugi dzień jest mróz. Na tyle ten mróz jest taki, że niestety kiedyś był, nadawali duży mróz, to sobie, słuchajcie, wziąłem sobie zabronowałem bronami te błoto, zapał duży mróz, następny dzień miałem jak asfalt. Ale takie mrozki jak te, co teraz są, nie ma najmniejszego sensu, ponieważ ten ciągnik przerywa pod swoim ciężarem wszystko to i okej, dobra. Ktoś powie, że jest za sucha. W pryzmie wygląda to zupełnie inaczej, tam jest wymagane, żeby była bardziej wilgotna, dlatego, żeby dobrze zakisła. Suchą ciężko po prostu ubić. W prasie suchsza nie przeszkadza. Dlatego też jakby część pokosu na zimę, jakby duży mróz był, żeby tak nie mazło, robiłem selekto suchszego. Akurat tu trafiłem taką belkę, słuchajcie, która będzie pewnie sporo suchsza. Ktoś powie, że jest za sucha. Ale mówię, w 80-90% wszystko mam naprawdę zebrane, jeden dzień cięte, drugi sprzątane, więc jest tam to na pewno. Tutaj dlatego nie dam słomy, bo zobaczcie, no to jest już za bardzo. Dużo suchej masy.
Jedziemy z siatką. Tamte, będę się starał wam pokazać, jak wygląda tam tamte pokosy z lucerny i tak dalej. Ale żeby pokazać dobry zasadność, dobre działanie, jak ten, jak ta 60 też ma ciężko w takim suchym dosyć, to dlatego zdecydowałem się na ten trzeci pokos. Cyk, jak widzicie, wszystko ładnie, nic nie popsute. To sobie później sprzątniemy i jedziemy do pasobozu. Wracając do ceny mleka, jest ona niestety różna. Wszystko, słuchajcie, strasznie się ruszyło. Ja w zeszłym tygodniu miałem wizytę 5 przedstawicieli mleczarni, którzy generalnie oferowali mi cenę dużo wyższą niż mam obecnie, więc niewykluczone, że zmienię, podmiot kupujący. No przy mojej produkcji te krowy są zasuszone, miesięczna różnica dochodzi nawet w wypłacie, oczywiście mówię o pieniądzach, do 7000 zł, więc mniej 7000 w miesiącu, a niemniej jest to duża różnica, sami wiecie. Napiszcie też w komentarzach, bardzo was proszę, jak to u was wygląda, jakie są ceny, bo taki jest to teraz temat na czasie i gorący też dosyć. Więc te zakłady, które mają lepszą kondycję, na pewno dają wam dużo więcej pieniążków. A jak sami wiecie, nie muszę wam tłumaczyć, bo będzie to nudne, co się dzieje z nawozami, czy co się dzieje z energią. No, z czegoś to trzeba pokryć, więc każdy musi decyzję podejmować w własnym zakresie, gdzie będzie to mleczko odstawiał. Zobaczcie, pokazuję teraz, co się dzieje, czy ciągnikiem się jeździ. Tu mamy już zbiornik na gnojówkę, pod spodem beton, więc ta woda nie ma gdzie uciekać. Nie wiem, gruz tu woziłem, jakiś tam piasek, ziemię, wyrównałem idealnie, no nie ma odpływu, to wszystko się rozpływa. Co za tym idzie, mamy cały czas błoto. A do tej pory niedawno miałem 3,20 zł za mleko. Więc proponuję, żebyście nie pisali w komentarzach: Krzychu, zrób sesji losy. No. Gdybym miał od dawna 2 zł, czy tam ileś, to pewnie może bym nie zrobił. A tak to człowiek w tych miesiącach, które są jednak specyficzne, no jest to uciążliwe. Się sami zobaczyć. Można by powiedzieć, tak się żyje u nas na wsi. Generalnie co odwiedzam znajomych, którzy mają krowy, większość niestety, bo to w tych regionach ma takie same warunki. Kiedyś próbowałem się dowiedzieć, ile kosztuje kostka brukowa na moje podwórko, to wyliczyli mi 300 tysięcy już dawno, no ale sami wiecie, co dałaby mi kostka brukowa, jak ja codziennie tutaj wjeżdżam swoją 60-teczką z tym błotem z tej strony, asfaltu jeszcze mi założyli, chociaż mieli od drugiej strony pojazd po mleko, też robi łby taką robotę, że ja nie dążę tego sprzątać. Nie wykluczam, że kiedyś jak się uda i cię wszystko cenowo utrzyma gdzieś tam, to może jakiś beton będę musiał założyć, bo już mam tego dość. No dobra, dajcie, wrzucamy 60, niech się męczy. Co do 60, jak widzicie, mam dwie szybki wybite już od dawna, pamiętacie, i będę namierzyłem, bo naprawdę teraz do tej kabiny już jest ciężko, sklep, gdzie można te szyby kupić, chyba Henmar jest, 8.25, żeby zobaczyć, ile czasu to będę mieszał, jak będzie ta struktura wyglądała. Słuchajcie, namierzyłem, także już miałem to robić, ale w tym błocie i zimnie jakoś mi ochota odeszła od zakładania tych szyb. Chcę zamontować. Słuchajcie, też sobie z tyłu halogeny, bo jak rzucam w oborze, jest pochmurno, świetnie, gdzieś jest troszkę zabrudzonym, czy nawet więcej jak troszkę zabrudzony. Się rozrzuca słabo, jest widać halogeniki, by tu fajnie mi przyświeciły, także będę chciał w tym roku to zrobić.
Myślę, że pokazy zielonkowe się odbędą jak w zeszłym roku. Nie wiem, czy z publicznością, czy bez, ale będą. Będzie fajny projekt z pryskaniem, z poletkami kukurydzianymi, także będziemy działać w tym zakresie. Co nowego, fajnego będę starał też się Wam wykombinować i pokazać. No, to jest taka różnica. Tabelka waży, jest przesuszona 400 kg, gdzie lucerna, ta nieprzesuszona, waży sporo ponad 700, może 800 kg nawet. 800, no to taka jest różnica, zobaczcie. Ale tak jak mówię, no. Żeby teraz przed faktem Wam już powiedzieć, jeśli chodzi, tak jak mówię, no uchlapany ten pasza, bo nic innego nie zrobię. Sorry, taki mamy klimat, taką mamy teraz aurę i kerszera nie będę w tym zimę wyciągał, żeby go tutaj myć. Ale jeśli chodzi o sam paszowóz, jestem z niego zadowolony. Jak, nie wiem, czy pamiętacie, mam go od stycznia 2015, czyli to już jest siódmy rok, tak? 2022. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ponad 7 lat. W styczniu minęło 7 lat. Bezawaryjnie wszystko, oczywiście wymiana noży. Mam magnes do wyłapywania metali, także wszystko ok. No przydałby się lepszy ciągnik 60 do niego, bo tak widzicie, sobie gdzieś tam dyma puszczę, bo nie ma lekko, bo te noże są jakie są, zobaczcie, wiem, czy to jest widać, może Wam wyjdę. Zobaczcie, jak ją dusi w tej suchszej sianokiszonce, zobaczcie. Oczywiście pniemy na zającu, nie? Bo na żółwie to nie wiem, ile by zeszło. Czyli przy prasie nie ma noży, suchsza belka, noże tępe, no nie ma lekko. Jakie jest moje zdanie? Bo jutro poznacie zdanie chłopaków faktyczne. No faktyczne, ale też fachowe. Co do struktury temero, jak to powinno wyglądać. Ja tutaj za chwilę muszę rzucić witaminy, pozostałe rzeczy. Paszę pełną porcją daję z ręki, jak wiecie, bo krowy są i zasuszone gdzieś tam i jałówki, więc no one nie muszą tego dostać razem w temerze, bo to nie jest za komuny, że wszyscy jednakowo. I słuchajcie, moje zdanie jest krótkie i na temat takie. Zobaczycie, ile czasu dzisiaj mieszam, ja powiem, ile czasu mieszałem. Zobaczycie strukturę, niestety, która będzie taka, jaka będzie. Czyli porównajmy czas tego traktora, który pracuje. Czas to jest zużycie paliwa wtedy, które kosztuje tyle, co kosztuje. Trzeba to zrozumieć. Mój czas, no bo siedzę i czekam, aż to się potnie, tak? I marnuję sobie właśnie, i marnuję swoje paliwo, bo nie zgasiłem case'a, się zagadałem. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, czas, paliwo i no i właśnie ta struktura, o której jutro chłopaki Wam powiedzą. Przede wszystkim, moim zdaniem, krowy nie mogą, bydło nie może tak sortować TMR-u, jeżeli jest odpowiednia długość, pocięty jest na odpowiednią długość. Kukurydzę. Jedna łucha jest wrzucona, tak wygląda kukurydza. Wszystko ładne, żółciutkie. Mam zrobione analizy, jeżeli będę pamiętał, to Wam podrzucę, ale naprawdę energii jest mega dużo, bo było masę ziarna też w tym roku. I coś, zobaczymy, mieszamy już, słuchajcie, pół godziny, znaczy tym smietniemy pół godziny, teraz wrzuciłem jedną niedawną łyżkę, za chwilę wrzucę drugą, ale wejdziemy na paszowóz. Coś, zobaczymy, co się dzieje, zobaczcie. Pół godziny cięcia w sumie, bo teraz miesza z tym, miesza z sianokiszonką, musicie zobaczyć, jakie to nadal jest długie, no, bo jest suchsza, no nie można sobie po prostu poradzić i ciągnik ma ciężko, no pół godziny czasu, a zobaczycie jutro, po wymianie, że będę musiał naprawdę się spieszyć z rzucaniem, żeby tego nie zrobić za drobno. Zobaczcie, no tak długo być nie może. No. Jest masakra. Później krowy sortują wszystko. Tak naprawdę, żeby suchszy balot
Nie, mam ich dużo, to jest fakt, bo to było na zimę zostawione jakaś część. Wiadomo, że ten trzeci pokos też się zbierało drobniej, się on szybciej przysychał. Zobaczcie, jak wygląda ten TMR. Pokażę wam. Zobacz, jak ciężko ma wylatywać stamtąd, ile trzeba czas na to poświęcić, ile ma ciężko wypychać to, jaki jest długi. Krowy sortują, zostawiają. Tak to wygląda, nie? Krowa. Pokaż ładnie ryjka, widzą. Pokaż, pokaż. Małe jęzora. Dobra. Głupie sztuki, śruby. Śruby 10,9 twardości. Te mniejsze są chyba 8,8, tak. 8,8 do... I mamy po 5 sztuk. Teraz pokażę wam. Tomek już tam odkręca nadal, jaka jest różnica między starym nożem a nowym nożem. Tu chyba jest bardzo wyraźnie widać. O czym to miało ciąć, nie bardzo wiem. Także no przesadziłem też jakby z długością, bo moim zdaniem pół roku, no nie wiem, no, że ktoś tam inne siano, inne no cuda, nie wiem, z was nie, może noż, prasa z nożami, czy tam z pryzmy i na rok mu noże wystarczy. U mnie uważam, że pół roku to jest maks, powinienem te noże wymieniać, to trochę przeczekałem za długo. Wiadomo, że te noże zużywają się, słuchajcie, nierówno i górne zawsze są lepsze, najbardziej dostają na środku, jakby na środku ślimaka. Takie mamy tutaj sobie porównanie. Zobaczcie, tak to sobie tutaj wygląda. Na razie jeszcze chłopaki nie mieli dostępnych tych noży malutkich, które mamy jako pomocnicze założone kiedyś. Jeżeli będą mieli, przyjadą, obejrzą, to może takie noże sobie też u nich zamówię. A jeśli chodzi o jakby asortyment, ich to sami powiedzą, co mają, bo nie tylko noże do paszy owozów, ale także i do przyczep, do pras w ofercie. Także na pewno ceny konkurencyjne i będzie można gdzieś tam taniej kupić z przesyłką niż gdzieś tam jakieś ogromnie. Najważniejsze jest to już jakość, oni powiedzą, skąd te noże biorą. Ja miałem przygodę z nożami już kiedyś, o której wam jutro opowiem, przy chłopakach, jaka była śmieszna. Miałem w ciągu 3 miesięcy 3 razy noże wymieniane i to przez firmę. Także działamy dalej, słuchajcie. Witajcie w drugim dniu naszej tutaj walki z TMR-em. Sądzę, no chłopaki z firmy Agro Noże z Łomży. Po wymianie noży będziemy teraz, słuchajcie, robić sobie na sitach TMR, jeżeli można nazwać TMR-em ten pierwszy z wczoraj, który robiłem 50 minut. Tutaj Dawid nie wierzy, że to było robione 50 minut, no ale to no, zobaczycie, jak to przeleci. Chociaż stwierdził, że dzisiaj robiłem 26 minut chyba, czyli pół czasu. Czyli z mojej strony to oszczędność paliwa i czasu przede wszystkim. Jeszcze twierdzi, że jest zbyt mało pocięte, ale już zobaczycie, jaka jest różnica, gdzie czas upłynął o połowę, a struktura tego TMR-u jako fachowiec, zootechnikiem jesteś, tak? Ogólnie? Nie, zajmuję się żywieniem, jestem współwłaścicielem firmy Pupka i zajmujemy się doradztwem żywieniowym. Właśnie, twierdzi, że to jest jeszcze, bo jeszcze stanowczo powinno być bardziej drobno, ale sita nam to wszystko pokażą, nie? Tak, zobaczymy, co jest. Działamy, działamy. Pracujemy na oryginalnych amerykańskich sitach z Uniwersytetu Penn State i to są jedyne sita, które nam pokazują prawdziwie, ze względu na to, że musi być odpowiedni poślizg, odpowiednie dziury, więc... Krowy się zdziwiły, bo hałasu dużo. Zobaczcie, ile tego zostało na wierzchu. W drugim mamy tyle, w trzecim mamy tyle. I na końcu. I teraz będzie wszystko ważył, tak? Tak, będę teraz wszystko ważył. Ale już widać, że się to są bardzo,
bardzo słabo wyszły. A teraz zrobimy co? Tą samą, też będziesz jakoś oceniał, czy zrobimy od razu ten termer z dzisiaj, tak? Teraz zrobimy dzisiaj. A o tym, co możesz powiedzieć? Tak. Tragedia, dramat. Jest tragedia, jest dramat. To jest przykład, jak nie powinno się robić TMR-u, więc... A jakie powinny być właściwe proporcje? To zaraz o proporcjach opowiemy, zrobimy drugi, porównamy i opowiem, czemu to jest istotne. Czemu jest tragedia i czemu jest źle? Tak. I a jak powinno być dobrze, tak? Właśnie tak Dawid powiedział, słuchajcie też, że jeżeli ten TMR jest prawidłowo pocięty, to krowy nie robią dziur, jakby tak zwanych, w tych, na tym stole paszowym i nie przesuwają też tak tego i, no, ich, i lepiej pobierają, nie? Czyli lepsze wykorzystanie. No właśnie, gdzieś pod filmem na pewno damy numer telefonu tutaj do firmy. Każdy po prostu może zadzwonić i kurier gdzieś tam paczuszkę dowiezie. Oczywiście tak jak u mnie, do mnie jechał... Ile jechał? Tydzień czasu? Ponad i cały czas jedzie, że nie może dojechać, a miał błędnie wpisany adres. Tak, on gdzieś tam jechał na początek wsi, słuchajcie, gdzie nie, faktycznie te błoto, widzicie jakie jest, bo wam pokazywałem, nie ma możliwości dojazdu i codziennie wpisywał, że nie może dostarczyć, nie? Niestety przepadłeś pracy na wsi. Widocznie pieszo nie chciało się chłopu iść i tak było. Dobra, wracamy, słuchaj, do tego TMR-u na nowych nożach, którego robiłem 26 minut, a wcześniej 50 minut, efekt tak jak widzieliście, jaki tu mamy, ale teraz okazuje się, że będę mógł to robić trochę dłużej i jeszcze będzie musiał być bardziej drobny, jak Dawid powiedział, tu mi podpowie. Na pewno, jeżeli dam, może czasowo będzie schodziło krócej, bo tutaj dałem jakby tutaj najbardziej suche te baloty, żeby zrobić temu wozowi jak największy problem, żeby się nam zamęczyć, bo lucerna, którą to będę wrzucał, będzie mokra, więc cięcie to będzie naprawdę chwila, jak on to zrobi, że i zawsze obawiałem się, że będzie, że jest za drobny, nie? A tu jednak okazuje się, że nie. Działałem z drugim. Chłopaki jechali do mnie, słuchajcie, aż z Łomży. Także fajnie, że i też dziękuję ze swojej strony tutaj chłopakom, że poświęcili swój czas i tyle drogi, żebyście wy jako widzowie, słuchajcie, mogli sobie zobaczyć, jak trzeba to zrobić prawidłowo, bo ja jednak robiłem to tyle lat i okazuje się, że nie robiłem tak jak potrzeba, nie? Już kiedyś sami chcieliśmy taki film nagrać, ale nie było po prostu możliwości. Teraz dzięki Krzyśkowi mamy możliwość tutaj zrobienia tego bezpośrednio na gospodarstwie. Wiesz, ja myślę, Dawid, że na tych starych nożach bym chyba konsystencji prawidłowej nie uzyskał nigdy, nawet 24 godziny mieszając. Nie, ponieważ noże muszą być ostre, bo one muszą ciąć. A nie szarpać. A nie szarpać, nie miażdżyć tego, bo wtedy naruszają tę strukturę jakby całego TMR-u. 52. Teraz widać, że Krzysiek ciął o pół czasu mniej, bo ciąłeś 50. 26 minut, a wcześniej 50 minut. Więc widać różnicę już jakby w pocięciu na poszczególnych sitach. Zaraz to przeliczymy, zobaczymy, ile zostało to procentowo. Proporcje. Tak, zaraz policzymy to. Ale po pierwsze, co teraz widać, że no już jest mniej na pierwszym sicie, ponieważ tu jest dużo takich długich frakcji, która krowa ma możliwość sortowania i przebierania bardziej, żeby jeść te rzeczy. Często tutaj akurat mamy pasze treściwe, które krowy najpierw szukają, nie jedzą równomiernie, spada to na dno żwacza i powoduje szybsze wypłukiwanie, nie działa, to wtedy nie trawi się to równomiernie. A jedna krowa musi jeść całym kęsem, wtedy je się to równomiernie, równomierne jest trawienie. I na przykład tak jak ta atrakcja ma to do siebie, że krowa ją cofa i przeżuwa, ale ona się słabo uwadnia, nie stanowi takiej masy pływającej. Natomiast najbardziej efektywna takie włókno jest właśnie tej wielkości, bo one się zarówno uwadnia, stanowi masę pływającą, jak i krowa też się to przeżuwa. To spada już na dno i bardziej wypłukiwane. I to też spada na dno, które jest bardziej wypłukiwane. Teraz policzymy, ile nam zostało procentowo i zobaczymy, ile nam brakuje do ideału. Więc policzyliśmy, wracamy, policzyliśmy, ile nam zostało. Do ideału jeszcze trochę brakuje, ale Krzysiek idzie w dobrym kierunku. Przynajmniej będę wiedział, że co robiłem źle. Tak, ktoś go uświadomił. I teraz tak, podczas pierwszego mieszania, w którym mieszałeś 50 minut, na górnym sicie, czyli na tym pierwszym, było 45%,
powinno być od 2 do 8. Na drugim sicie było 26%, powinno być od 30 do 50. Na trzecim sicie było 16%, powinno być od 10 do 20. I na czwartym sicie, znaczy na tej tacce, to już jest w zależności, czy ktoś sypie dużo pasz treściwych do TMR-u, czy nie. Jeżeli jest to TMR, w którym jest pełna dawka pasz treściwych, powinno być od 30 do 40%. No u Krzyśka tu jest akurat 12%, ale to wiadomo, każdy... U mnie pasze dostają, wiesz, bo mama właśnie jedzie tam, dostają z ręki. Z ręki, tak. Natomiast po tym mieszaniu 26 minut, czyli o połowę mniej, zostało już nam 25% na górnym sicie. Widzimy sporą poprawę. Na drugim sicie zostało nam 44%. Na trzecim sicie zostało nam 16% i na czwartym sicie 15%, więc widać, że tam jest gdzieś porównywalnie nam to zostało, więc widać, że mamy jeszcze zapas, żeby tu było mniej, więc na tym drugim sicie, na pierwszym sicie potrzebujemy mieć od 2 do 8, więc może zaprezentuję, to powinna mniej więcej zostać no, taka kubka. A to wszystko powinniśmy pociąć, żeby trafiło tutaj. Dzięki temu włókno jest bardziej efektywne, krowy lepiej jedzą, nie sortują i dzięki temu mamy z tego więcej mleka, bo krowy są w stanie zjeść więcej suchej masy, a sucha masa to jest więcej mleka. Ktoś by potrzebował pomocy w zakresie żywienia, chciał osiągnąć jakieś lepsze wyniki, to służę pomocą, jeżeli gdzieś to będzie dalej, to służę pomocą telefoniczną, mentalną, jeżeli gdzieś to będzie w okolicach województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, jestem w stanie przyjechać na gospodarstwo i coś po prostu podpowiedzieć, zrobić sita. Jeszcze tu dzisiaj tego nie robiliśmy, ale też jeżeli chodzę na gospodarstwo, to też robię sita kałowe, żeby zobaczyć co krowa je, po pierwsze sita TMR-owa, a co potem wydala sita kałowe, więc... Także słuchajcie, będzie, tak powiedziałem, pod film podany kontakt do chłopaków, jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać, czy to z porady, czy gdzieś tam sobie coś zakupić dla siebie, będzie to znacznie łatwiej. Nie będziemy już przedłużać, ponieważ z pierwszym, wczorajszym dniem nagrałem też sporo minut, żeby to nie było za długo, bo wiem, że vlogi takie długie i monotonne nie są chętnie oglądane, albo przynajmniej nie do końca, więc my się z wami żegnamy. Ja tutaj po tym, co Dawid powiedział, przy którymś vlogu wam powiem, będę robił drobni ten TMR, jak tutaj Dawid zalecił, i na pewno będę pamiętał, żeby o tym wam powiedzieć, co tam w zeszycie zapisuję sobie, jak litry wzrosły, jak to wygląda sytuacja po jego tutaj odwiedzinach i po lepszym, tak powiem, czy lepiej to się wykorzystało i przyniosło jakiś... Słuchajcie, chciałbym, żeby ten vlog był trochę ciekawszy. Nie tylko o nożach, żebyśmy mogli coś powiedzieć. Mam tu mojego kolegę, starego przyjaciela, który się chował, bo się wstydzi pokazać. Ma swoje gospodarstwo. Nie chce oszukać. 20 parę hektarów. Jeździ, pracuje do Szwecji. Ze Szwecji przyprowadza, słuchajcie, maszyny rolnicze, które naprawdę są petarda niesplochane. Zobaczcie. Chciałem wam pokazać tego zetora, że ma go na sprzedanie. Niestety wczoraj już ten zetor poszedł. Cenił go 50 tysięcy, 88 rok, 62,45. W oryginale zobaczcie wszystko. Chłop używał w Szwecji tylko do pracy kostki, żeby koniom dawać, robić siano. Patrz, opony, oryginały, barumy z 88 roku. To samo tył. Ja wiem, że one już są, mają protektor fajny, tył jeszcze nie sparciał, przód trzały do wymiany. Ale zobaczcie, jak ten traktor jest utrzymany, chciałbym wam pokazać, zobaczcie. Czy mam wchodzić do środka? Wejdę. Słuchajcie, 3000 godzin, zobaczcie tutaj, ten zetorek ma 3000 godzin oryginalnie od nowości. Zobaczcie, jak ten zetor jest utrzymany. Dlatego nie zdążyłem wam go, zanim film wyjdzie, ten zetor zostałby sprzedany. Patrzcie. Pięknie utrzymany. Wałek 500, 1100.
napęd załączany tylko tym hebelkiem, takim mierzanym tam mechanicznym. No naprawdę jest to traktor utrzymany tak jak widzicie, nie? I kolega właśnie już sporo przeprowadza takich tematów. Jeżeli to, kogoś by coś interesowało, będę się starał, że dzisiaj mi pozwoli pogoda, jeżeli ciemność nie zrobi Fergusona, jak ją przeprowadzi, wam pokażę. Bo jest po prostu coś niesamowitego. Zobaczcie, jak to pracuje. 3000 godzin. Zero dymku. To była wersja na las. A spodem, zobaczcie, cała ta płyta osłaniająca. To wszystko jest w oryginale. Myślałem, że uda mi się wam zaproponować do kupna tego zetora. Jestem już przyjechał kupiec i od pierwszego razu go wziął. Nie ma błotników, taka wersja, nie wiem czemu. Zobaczcie, jak to jest utrzymane. Słuchajcie, mamy duży, duży wiatr. Jesteśmy u Krzysia na drugim gospodarstwie. Chciałem wam zaproponować taki oto traktor do zakupu. Krzysiu nie chce wystąpić, słuchajcie, na filmie, ale powie cenę. Jaką sobie chcecie za tego Fergusona? 57 tysięcy złotych. To jest rocznik? 99 przebieg 2660 godzin, oryginalny, wszędzie możecie go sprawdzić. Zobaczcie, jak to wygląda. Niestety napędu to nie ma, ale tak to fajnie wygląda, zobaczcie. Naprawdę w tej Szwecji można, słuchajcie, wyrwać fajne tematy. Staram się, naprawdę zwróćcie mi uwagę, bo tutaj będzie już tam się robi ciemno. Wszystkiego wam pewnie nie pokażę. Jeżeli będziecie zainteresowani, żeby coś fajnego wam pokazać u Krzyśka, to chętnie to nagram już spokojnie na dzień, tak teraz wpadłem na pomysł, żeby to połączyć. Zobaczcie, takie fajne oponki ma. Mam przednie tu. Włącz światła! Nie widać, włącz światła. Krzyśku, z lewej strony. Cenę znacie, o, awaryjne. Krzysiu teraz lubi opryskiwać ciągany Hardiego. Ma swoje lata, tak samo jak Melki sprowadza. A oczywiście Krzysztof mówi, że coś nie robi dla pieniędzy, wszystko będzie do sprzedania. Wszystko można sprzedać, tak? Jeżeli to był zainteresowany, temat do dogadania się, 15 metrów belka. 12. Niestety 12 metrów belka, wszystko hydraulicznie rozkładane. Można sobie pomodernizować. 1500 litrów. Krzysztof, cena. Cena interesuje mnie, tylko cena. Jakieś 10 tysięcy. 10 tysięcy złotych. Rania też jest do sprzedania. Oczywiście. Nie Krzyśka. Ale jak coś, to też możemy się... Można się dogadać. Kurde, zaczynamy jakieś biuro handlowe otwierać, patrz. 620 LZ. Zaraz wyjdzie właśnie, że wam powiem. Szóstka, silnik już słyszę. Szóstka Renia. Zaraz idziemy do właściciela, zapytał, ile chce za to. Dziś chyba kanał YouTube, bo otworzę handlowy. Prezes, ile za to? Na 90 trzeba dać. Który rocznik, jaka moc i tak dalej, powiedz za szybko. 120 koni, 99 rok. Oryginalny przebieg, już mówię. tysięcy wodorodzin. Można sprawdzić. Tak jest. Słuchajcie, jest to wszystko do sprawdzenia, do gadania. Ja postaram wam się nagrać naprawdę w dzień, już to robię dzisiaj, bo tego vloga chcę wydać. Także jeżeli ktoś będzie tylko zainteresowany, damy radę, wszystkie zdjęcia zrobić i wszystko tak jak szóstka. O, pierdali mu jak potrzeba. Szóstka bez turbo. Silnikiem John Deere'a. Polecimy szybko sobie na spokojnie, bo się naprawdę robi ciemno, słuchajcie, a taki tutaj pomysł spada szybko. Krzysztof, wałów ze Szwecji chyba nie sprzedasz, nie? No raczej. Czyli jak też na dobre pieniądze, zobaczcie, tak? Czyli no tak, no na. Soszek wał Jacek. Hydraulicznie rozkładany. Albo. Szerokość, Krzysiu? 6,20 chyba. 6,20? Czy nie ma większego? Myślę, że więcej ma. Albo 6,5, nie wiem. Około 6,5 metra. 18 tysięcy, jak się zda, to oddasz? 20? Nie wiem ile, bo ja nie znam się na tym. No, nie. 20 tysięcy, zobaczcie, rozkładane. Fajne wały. To co to jest? To jest warsztat chyba, nie? Dalbo. Nie znam tej marki, duńska. Słuchajcie. Duńska firma. Krzysztof w Szwecji więcej operuje. Zobaczcie, jest
wszystko przychodzi ze Szwecji i wiem, że to jest, będzie bardzo słabo widać, ja was przepraszam bardzo mocno za tą jakość. Nagram wam to w dzień, ale chciałbym, żeby to połączyć, żeby wam zasygnalizować, że takie coś istnieje, że takie coś możemy zrobić. To chyba rozumiem będzie, nie? Przeciągam na tandemie, taka sobie do tyłu, nie? Krzysiu, na handalek czy do siebie? Na razie do siebie. Na razie do siebie, tak? Tak, tak, wysoka, fajna, jeżeli ktoś będzie chciał coś. Ale ty sobie system jest dobre, dobre pieniądze, z wszystkim trzeba rozmawiać. Można wszystko sprzedać. Słuchajcie, jeszcze pokażę po szybkości talerzówkę. Potężną talerzówkę, jeszcze nie złożoną. Bo dopiero Krzysiu mówi, nie kreś tego nie złożone i tak dalej, nie? Zobaczcie, jakie są talerze. Tutaj chyba są talerze. Kurwa, nie wiem, ale 80... To jest tam 65. 650, tak. 650 talerze. To jest firma Lila Harrier. A, jest. Szwedzkie. Szwedzkie, typowo szwedzkie. Czyli mamy tutaj szerokość, nie wiesz, Krzysiu, jaka? 3 metry, 2,82 coś? Jaka szerokość, Krzysiek, jest? 2,5 metra, zobaczcie, jakie potężne talerze, ja tego w Polsce jeszcze prawie nie widziałem. To są, to jest cała rama, no wiem, czy się to złoży, bo ze Szwecji przyjmie złożone. Drugi rząd talerzy, druga cała belka, słuchajcie, ja to tak na szybko wam łapię, żeby naprawdę, jak już zimno, mnie tu wiatra chwilę wypiździ. Krzysztof, taką talerzówkę, to jest ciągane, jak to wygląda? To jest ciągane na koła. Na koła. Tak, i tak. Tak jest. Ile trzeba zapłacić za tą maszynę, Krzysiu, u ciebie? 6 tysięcy za tą talerzówkę, słuchajcie. Jak ktoś zainteresowany, będziemy w kontakcie. Tu Krzysiu nawet przybył zakonnicę. Częściowo gdzieś tam rozłożono maszynę do przerzucania siana. Inne tematy, tam jakąś jeszcze talerzówkę starszą, ale słuchajcie, tu już nie będziemy się tutaj na... widzicie tutaj sobie na spokojnie, ja to nakręcam. Już naprawdę mamy szarówkę, nie chcę tutaj... Będzie to słabo widać, pokazywać wam, ale Krzysztof cały czas jeździ do Szwecji. Jakby ktoś chciał coś fajnego zamówić, albo kupić nawet na zamówienie, to wyślesz najpierw kontakt przeze mnie, a jeżeli będą fajne kontakty, no to Krzysztof poda numer, podam pod filmem, żeby można bezpośrednio z Krzyśkiem się kontaktować. No wiatr jest tutaj, słuchajcie, niemiłosierny, mamy dzisiaj 16 luty, mój Boże drogi, zobaczcie co tu mamy. O, to też kupiłeś to jako przystawkę? To jest jako koparka taka. Z tyłu po traktor taka koparka, słuchajcie. Może komuś się przyda. Łapo mi się opierasz, siedzenie z tyłu, tu ramię i łyżka do pogłębienia rowów, czegoś tam, cokolwiek kto chce. Ale tak szybko powiemy, Krzysiu, bo to tobie to jest mało potrzebne, jakby ktoś potrzebował taką cenę, jaką oglądasz, tak miejsce do negocjacji. I na tym zakończymy vloga, gdzieś Kacper to stawił w środek, żeby naprawdę, żebyście widzieli, jak to fajnie można z Szwecji fajne maszyny wyrwać. I ja wam ten przebieg gwarantuję swoją osobą naprawdę, że to jest taki przebieg, jaki on mówi. Słuchajcie, ja już się nie żegnam, bo może gdzieś Kacper to zmontuje, że żegnałem się w poprzednim vlogu, także... Trzymajcie się cieplutko. Jeżeli ktoś miał pytania, dam jakiś kontakt czy do mnie, czy do Krzyśka pod filmem. Mam ceny ze Szwecji.